Halo, halo! Dzień dobry! To drugi odcinek degradacji Paris Saint-Germain! I z tego miejsca chciałbym się ukłonić niezwykle nisko i podziękować wam, drodzy widzowie, za piękne przyjęcie i za wszelkie komentarze dotyczące tegoż odcinka, dotyczące tejże serii. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj bawić równie dobrze i że być może ona urośnie do rangi tak legendarnej, jak degradacja Barcelony, degradacja Chelsea, degradacja Juventusu i tak dalej, tych degradacji było całkiem sporo. Ale teraz, nasz zespół w końcu załapał jakieś punkty. Dzięki temu zajmujemy dokładnie to samo miejsce, które zajmowaliśmy wcześniej, bo nadal ostatnie. Myślałem, że ten Laval nie wygra, znaczy, że przegra też kolejny mecz, ale niestety tak się nie stało. Przed nami starcie z Bastią, która nie radzi sobie najlepiej. Jedno zwycięstwo, dwa remisy, dwie porażki. Pragnę przypomnieć, że nasze cztery porażki wynikają wyłącznie z odjęcia punktów, więc powinno być w porządku. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda się nam w ogóle troszeczkę już kogoś może zakontraktować z naszej szkółki juniorskiej. Kto wie, może uda się nam dzięki temu wprowadzić do naszej drużyny jakiegoś nowego zawodnika. Może, może nie, tego nie wiem. Ale przede wszystkim możemy teraz zajrzeć do zakładki rozwojowej i zobaczyć, czy w planie rozwoju u kogokolwiek możemy już zaakceptować jakąś zmianę pozycji, czy możemy zaakceptować przekształcenie się. Z tego, co widzę, to niestety nie, do tej pory nie. Chociaż fajnie się rozwijają ci wszyscy zawodnicy i to mnie akurat bardzo cieszy. Nie cieszy na przykład, i mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe takie... dyspozycja to jest zarówno dobra i zła, nie? A jak się mówi, że ktoś jest niedysponowany, albo że ma złą można powiedzieć, że ktoś ma złą dyspozycję? Albo że jest w czy kondycji? Nie, no bo to chodzi nie o kondycję, tylko... No w sensie, no bo kondycja tutaj bezpośrednio się odnosi do aspektu fizycznego, a ja myślę o takiej właśnie, że ktoś jest w słabej formie, ale to jest z tym niedys... A jest, dobra, czytaj, przepraszam, nie przeszkadzam ci, kocham cię. Drodzy widzowie, Bastia PSG, 18-13 zespół w tabeli, a my dokonujemy już tutaj pewnych rotacji, dokonujemy tutaj pewnych zmian. Troszeczkę zmęczony Presnel Kimpembe, troszeczkę zmęczony Zagła, ale spokojnie, to jest wszystko tylko i wyłącznie powodem tego, że my po prostu jesteśmy gigataktycznie przygotowani do tego spotkania. Zastanawia mnie w ogóle, czekajcie, zobaczę sobie jeszcze w biurze, przejdę sobie do biura, przejdę sobie do aspektu kalendarza i zobaczymy, że później gramy z Lorient. Go Ahead Eagles, Mets, o Jezus Maria, z Mets to będzie trochę hardkorowe spotkanie. Dobra, wiecie co? Ja chyba bym zdecydował się, że ten mecz, który zagramy teraz, w tym momencie, z Bastią, zdecyduję się przesymulować na zasadzie kropeczkowej. Zobaczymy, jak nasz skład, gdzie w bramce jest Jung, na prawej stronie oczywiście Zagłę, dalej Chabalala, Kimpembe, Brown, Zaire Emery, Fournier, Sher, Dia, Husni i Zu, jak oni sobie poradzą z Bastią, w której to jest Maisonel, Meyadier, Guidi, Roncalia, Aris, Eton, Le Tramony, Majuti, Lubotiares, Butra i Rodriguez. Jezus Maria, ja wiem, że mierziły was strasznie próby mojego czytania hiszpańskich nazwisk zgodnie z tym, jak się powinno je czytać. To myślę, że przy francuskich nazwiskach, zważając też na to, że ja języka francuskiego to ni hu, to może być zabawnie albo bardzo cringe'owo, ale myślę, że raczej jedno z tych dwóch to na pewno, a które to się na razie nie interesujcie, dowiecie się w swoim czasie. Tymczasem, Varane Zaire Emery zagrywa sobie tą prawą stroną. Wydaje mi się, że ta prawa strona jest mimo wszystko bądź co bądź dużo aktywniejsza. A teraz chciałbym zwrócić na to uwagę szczególną, dlatego że na prawej stronie postawiliśmy na tego Die, który w tamtym ostatnim meczu z Grenoble bodajże zrobił fajny szum, zrobił fajny spektakl. Teraz Jung! Może pochopnie oceniliśmy potencjał ofensywny naszych bramkarzy, chociaż no prawda jest taka, że potencja to jedno, a to co się prezentuje później faktycznie, fizycznie w tym momencie na boisku, to już zupełnie inna sprawa. Teraz świetne przejęcie piłki przez Zagłę.
Jesteśmy na wysokości pola karnego, ale zdecydowanie zbyt daleko wypuścił sobie piłkę Dia. 44 minuta, 0-0 na razie i nie widzę jakiegoś przebysku geniuszu żadnego z naszych zawodników, z wyjątkiem Varena Zaire Emerego. On faktycznie się wyróżnia. Wyróżniał się w tamtym meczu, tylko dzięki jemu mogliśmy celebrować zdobycie tego jednego punktu, a teraz myślę, że też będziemy raczej mocno ściskać kciuki za to, żeby Varen Zaire Emery został w tym PSG jak najdłużej tylko będzie chciał. Tymczasem, lewa strona, przejście gdzieś bliżej środka. I będzie okazja do strzału. Varen Zaire Emery powinien uderzać, powinien strzelać od razu, bezpośrednio w tym miejscu, z tego miejsca, z tej pozycji. Tak się niestety nie stało. Na Presnela Kimpembe to my technicznie rzecz biorąc też moglibyśmy liczyć w kontekście na przykład gry głową i gry ofensywnej. Ej, kolejna świetna interwencja Junga, o to chodzi. Szkoda tylko, że nie wywołujemy takiej presji i potrzeby dokonania zmian. O Jezus Maria, teraz, ale Husni był na spalonym. To była właśnie ta okazja, na którą liczyłem, na którą czekałem. Zmieńmy Zagłę, bo jest już troszeczkę zmęczony i w jego miejsce wpuśćmy sobie Smitha. Tutaj też mamy w ogóle Smith i Smith. To fantastycznie, to jakieś dublujące się nazwiska, to jakaś przypadłość tutaj, która dosyć często występuje. Bangura znowu wskoczy, a w miejsce Furniera wprowadźmy Zu. Oj, Endur, ty w ogóle nie miałeś tutaj grać. No i widzicie, dlatego w tym odcinku się już go pozbędziemy, obiecuję, że Dur zaraz odejdzie. Jak tylko będziemy mogli podpisać jakiegoś 17-16-letniego juniora, to wtedy wszystko się wydarzy. Niestety, Bastia na wysokości naszego pola karnego, no 0-0 to może nie jest najbardziej spektakularny wynik, ale zawsze jest to też remis i jeden punkt, a punkty są dla nas na wagę złota, chociaż niżej spaść się już nie da, tutaj są tylko dwa poziomy rozgrywkowe, które są zaimplementowane aktualnie w FC25, Varen Zaire Emery, świetne przejście z tą piłką, lekka kontuzja Dia i najgorsze jest to, że Dia musi zagrać z tą kontuzją, bo my nie jesteśmy w stanie go zmienić, nie mamy już zmian. 88 minuta, panowie, nie straćmy teraz gola, nie zróbmy tego, nie traćmy w tej 90 minucie, tylko już trzymajmy ten zwarty blok defensywny, tak jak trzymaliśmy na przestrzeni tych wszystkich 90 minut. Świetnie to przerwał, bardzo dobrze to przerwał Chabalala. No dobrze, nie był to spektakl na Parc des Princes, w Parku Książąt nie popisaliśmy się, ale wynik 0-0 no nie jest może najbardziej spektakularny, ale to jest dla nas kolejny punkt. Najgorzej jednak patrzy mi się na to, że Laval nagle postanowił wygrać mecz. I tylko my jesteśmy jedyną ekipą, która do tej pory ma taki fatalny wynik. Mamy dwa punkty, dwa remisy i to tyle w sumie. No ale dobrze, no skromne wielkiego początki może, dopatrujmy się w tym jakiejś takiej ideologii. Mamy aktualizację ról, mamy aktualizację pozycji. W końcu to, na co czekaliśmy, to się wydarzyło. Czyli aktualizacja roli oznacza nic innego jak rozwinięcie tego dodatkowego punktu overalla dla Varena Zaire Emerego. Jeden tydzień tutaj jeszcze zaraz będzie miał 81. Możemy zmienić pozycję Furniera na SP i po zmianie na SP nie wiem, czy wzrósł jego overall jakoś znacznie. Prawdę powiedziawszy, nie zweryfikowałem tego, ile on miał tych punktów wcześniej, a to się nie wyświetla tak bezpośrednio. Teraz, Smith, masz ile punktów overalla? 51, po zmianie nadal 51, więc był to strzał, no taki sobie. Chabalala, z Chabalali, nie możemy zmienić Chabalali na lewego obrońcę, bo Chabalala tutaj na razie jest naszym jedynym podstawowym środkowym obrońcą. I on robi super roboty na tym środku obrony, więc sorry, przepraszam, ja zmieniam zdanie, ale Chabalala musi zostać na pozycji środkowego obrońcy. Ja wiem, że te 44 punkty overalla nie wyglądają fantastycznie na obecną chwilę, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie, tak? Jeszcze przyjdzie moment, w którym wam Chabalala zaimponuje. Teraz, 60-overallowy Zu po przerobieniu z SPO na skrzydłowego ma nadal dokładnie tyle samo punktów overalla, ile miał wcześniej, więc no niewiele to zmieniło w jego przypadku. Jego brat też, Zu, Rudo Zu, na prawe skrzydło przerobiony, też ma dokładnie tyle samo punktów overalla, ile miał wcześniej i też nie zrobiło to absolutnie niczego. O Jezus Maria, pierwszy raz w życiu widzę, żeby ktoś miał 789 tygodni rozwoju na jakąś pozycję. Sako, z prawego skrzydła na lewe skrzydło przerobiony. 7 tygodni tutaj do poprawienia tego. No i dobra, no dzięki temu zastanawiam się teraz z kolei, bo Musa Bangura, on ma jakiś tam, ma jakąś czutkę w tym polu karnym, się zachowuje nieźle, bo sugerują, że lepiej będzie się jednak zachowywał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Może, nie wiem. Maybe yes, maybe no.
Mamy aktualizację rozwoju plany w planach młodzieży. Otóż to, Bailey, rozwijamy go tutaj. Niech zostanie na tej pozycji. Nie, jednak nie, bo jako obrońca ma 6 tygodni, więc szybszy rozwój. Durant, przekształcamy go. Tydzień. Kamara miał 54. Fach ma 55. No dobra, no to przynajmniej tutaj udało się nam w miarę, można powiedzieć, trafić w dziesiątkę z jakimś zawodnikiem. A teraz mamy nowy e-mail od asystenta. Czego on dotyczy? Furnier gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. No to Furnierowi tę pozycję zmieniliśmy, jak najbardziej. Dobrze, ja w takim wypadku chciałbym przejść bezpośrednio do meczu z Lorient, niestety. No ten mecz z Lorient będzie dla nas o tyle trudny, że to jest spotkanie z drużyną, która jest w tym momencie na topie, absolutnym topie tej drugiej ligi francuskiej. Mamy nowe dwie pozycje dla juniorów, czyli dla naszych nowych środkowych pomocników. Ethan Gilles z 58 na 58. Żadnej zmiany, żadnego pozytywnego wpływu. Herve Pelletier z 54 na 54. Również żenujące. Myślałem, że jakoś bardziej będzie można odczuć ten nagły skok rozwoju u tych piłkarzy, ale najwidoczniej nie. Dwa nowe maile dotyczące Pelletiera i Gillesa, no to ich już sobie tutaj przerobiliśmy oczywiście, ale dziękujemy za dodatkowe przypomnienie. Trening przedmeczowy, możemy zrobić trening przedmeczowy i wydaje mi się, że akurat tutaj to przydałoby się powstrzymać blok defensywny, znaczy potrenować blok defensywny. W analizie drużyny przeciwnej musimy wziąć pod uwagę Abergela, Ponson, Talbiego. No jest tych piłkarzy tutaj całe mnóstwo i fantastyczna forma. W ostatnich 5 spotkaniach 3 zwycięstwa i 2 remisy. Lorient w tym momencie będzie murowanym faworytem tego starcia z Paris Saint-Germain. My natomiast nie mamy co się za bardzo jakoś specjalnie skupiać jeszcze na tych wynikach. Nie oszukujmy się. Nie jesteśmy w stanie jeszcze osiągać tutaj takich rezultatów, które by mogły tutaj jakoś specjalnie kogoś zaskoczyć. Chociaż tu się dokonało kilka większych lub mniejszych zaskoczeń, jeżeli mówimy o pozycjach, bo zostali ci zawodnicy tutaj określeni rozwinięci na swój sposób, albo zmienieni. Jung może zagrać teraz od pierwszej minuty, Tchabalala i Kimpembe, znowu ten duet, i Varane Zaïre-Emery. W zarządzaniu drużyną chciałbym przejść jeszcze tutaj do taktyki i w przypadku taktyki właśnie, czego nie zrobiliśmy, możemy w rolach zawodników ustawić dla naszego skrzydłowego schodzącego napastnika. Jako wysunięty napastnik poszywa dziewiątka, list pola karnego, wysunięty napastnik jest ok. Defensywny pomocnik w porządku, cofnięty rozgrywający, może też box to box, nie masz żadnego plusa jeszcze oczywiście, jesteś zbyt młody, żeby coś takiego mieć. Kimpembe, stoper jako ekspert, dział wiedzy ekspert, tutaj jako wahadłowy, fałszywy boczny obrońca na plusie i boczny obrońca tutaj, i stoper, i bramkarz. Okej, okay. Może teraz ta rola jednak w jakiś sposób pozmieniana, może to nam da na Molton Road, na którym to grać nie powinniśmy, ale jednak gramy, jakąś przewagę? Nie wydaje mi się, prawdę powiedziawszy. Uważam, że Lorient będzie tutaj bardzo arcytrudnym przeciwnikiem do pokonania, ale no kto wie. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Wszystko w swoim czasie, prawda? Rozpoczynamy kolejny nasz pojedynek w drugiej lidze francuskiej. Zobaczymy, jak ta degradacja PSG będzie przebiegać. Czy będziemy w stanie w ogóle tutaj nawiązać jakąś równą walkę z jakimiś zawodnikami, przeciwnikami, czy nie? Brown. Tosin. Brown. Bamba. Jongwa. O Jezus Maria, Jong! Ale to w ogóle brutalnie się zachowali teraz. Brutalnie rozklepali po prostu, no nie wiem, no jakbyście grali z tym jednym młodszym kuzynem, któremu zazwyczaj dawaliście pada, który nie był włączony, to tutaj jednak mu postanowiliście włączyć pada i w taki sposób sobie rozklepaliście jego obronę, żeby tylko wjechać. Nie wygląda to dobrze i prawdę powiedziawszy nie spodziewałem się, że już w 7 minucie będziemy wyciągać piłkę z siatki naszej. Skupiliśmy teraz uwagę w pełni na naszym skrzydłowym. Wracamy jednak do centrum wydarzeń. Simon, Fournier, Zu. O, to był... Kurde, ej, bardzo dziwny tor lotu tej piłki. W sensie nie był to jakiś potężny strzał oczywiście. Ale kto wie, może Mwogo mogłoby to zaskoczyć. Raczej nie, ale tak optymistycznie na to starałem się patrzeć. W porządku. A ja myślałem, że będzie puszczał długą piłkę i że bylibyśmy w stanie tutaj kogoś złapać na pułapkę offside'ową.
Bardzo dobrze, Zu. O to chodzi. Fournier, wygrywasz to. Jezus Maria, serio? Podbiega dwumetrowy dryblas tylko po to, żeby popatrzeć. O, piłka górą leci i idzie sobie dalej. Nie o to chodziło, Fournier. Nie w takim charakterze zostałeś tutaj zakontraktowany, Tosin. No i drodzy widzowie, chyba jeszcze to nie są, jakby to nie jest ten próg, żebyśmy tutaj jakoś nawiązywali bezpośrednio walkę z Lorient. To nie jest ten poziom. Lorient tutaj dzielnie walczy o awans do głównej klasy rozgrywkowej we Francji. Później o europejskie puchary. My natomiast na razie walczymy o to, żeby wytworzyć w naszym zespole w końcu zawodników, którzy potrafią piłkę kilkukrotnie celnie... Dobra. Nie ma co się nad sobą znęcać jakoś, nie jesteśmy jeszcze gotowi po prostu na takie starcia. 4-0, skróciliśmy tym samym swoje męki, przyjęliśmy czwórkę od Lorient i chyba wszyscy jesteśmy raczej świadomi, że symulując całe to spotkanie, wymiary tej porażki byłyby wyłącznie większe. Go Ahead Eagles, czyli zaraz prawdziwe derby... No, można by powiedzieć brzydkich słów użyć, ale... Ginamp, 4 remisy, 3 porażki, my natomiast... No... Dobrze, używajmy tej nomenklatury tych porażek, tak będzie łatwiej. 5 porażek, 2 remisy. Mamy 2 punkty tylko na swoim koncie. Dobrze, ale teraz uwaga. Informacja, że mamy 4 października oznacza dla nas, o ile dobrze kojarzę... A nie, dopiero 8. Co? Czemu data powrotu 8 grudnia? 8 grudnia? Co ty tak, gościu? Co tak długo? Czemu tyle czasu? Ja myślałem, że my już tutaj będziemy mieli... Że my już będziemy mieli ciebie. Już będziemy mieli jakiś raport. A nie mamy żadnego raportu. No dobrze, drodzy widzowie. Pora przejść do treningu przedmeczowego. Kolejnego zresztą, notabene. Pozbierać sobie pucharki. Czy przeanalizować drużynę przeciwną? Możemy i przeanalizować drużynę przeciwną, ale nie wydaje mi się, żeby ta analiza cokolwiek nam tutaj dała. Jesteśmy na razie w bardzo trudnej sytuacji, więc w tejże trudnej sytuacji spróbujmy ustawić kolejny skład, który może by się mógł przeciwstawić. Dlaczego nam proponujecie skrzydłowego na tę pozycję? To jest bardzo dziwne. W miejsce Junga, tym razem wskoczy Maurice. W miejsce Chabalali, no nie, to może za Browna damy sobie tutaj Smitha. W miejsce Zu niech wskoczy sobie Sako, a za Husniego Bangura. I tym samym, takim składem jaki widzicie na załączonym obrazku, idziemy na szybką symulację. Gramy na wyjeździe z Ginamp. I przegrywamy 1-2. Kolejna porażka na naszym koncie, Presnel Kimpembe zmieniony, w ogóle Presnel Kimpembe jakiś strasznie podmęczony, trzeba będzie mu dać odpocząć, żeby on się zregenerował. Nie spodziewałem się, że 29-letni Presnel Kimpembe będzie miał takie problemy z dotrzymaniem tempa naszej drużynie. Adrien Simon, 59 jako środkowy pomocnik defensywny i 59 jako środkowy pomocnik, więc niczego to nie zmieniło w kontekście jego rozwoju i w kontekście jego wbicia się do naszej drużyny, potencjalnego wbicia się do naszej drużyny. Ale teraz, dlaczego my ten raport dotyczący... O, jest! Zaktualizowane zadanie skautingu młodzieży, czyli po prostu 8. Okej, 8. Mamy pierwszy raport. Pierwszy oficjalny raport dotyczący potencjalnych naszych zawodników. I mamy, widzimy przede wszystkim, że jest kilku tutaj 17-latków, co mnie cieszy. Potencjał 70... popatrzcie na Achilla Fontaine'a. Podpisujemy z nim kontrakt od razu. Podpiszemy także kontrakt z Erwem Koenem. I musimy podpisać kontrakt z... Nie mamy wystarczających środków na transfer. Chcecie mi powiedzieć, że ja go odrzuciłem, a nie go podpisałem? Jezus Maria. Dobra, przejdźmy sobie do Akademii. I teraz w Akademii. Przenieśmy do drużyny Achille Fontaine. Ej! 94 potencjału, to nie chodzi piechotą. Na jakiej ty pozycji byś, człowieku, miał grać? Tempo, dribbling, fizyka. Myślę, że skrzydło. Raczej skrzydło, a nie gdzieś defensywa. Strzałów trochę brakuje. Więc może faktycznie ta pozycja tego skrzydłowego. Co nie zmienia faktu, że pana Fontaine'a trzeba przenieść do drużyny seniorskiej. A wiecie, co jest najgorsze? Że ja teraz nie będę w stanie zwolnić tego zioma. Nie będę w stanie... zwolnić tego Sherandura. Nie stać mnie na odstępne. Jezu, drodzy widzowie. To może jednak go zostawmy, co? Powiedzmy, że się gdzieś tam przypałętał tak przypadkowo po drodze, no. Może później go zwolnimy, jak w końcu będzie do tego możliwość, będzie do tego okazja. Anthony Brown. Pozycja środkowego pomocnika defensywnego. Ale pozycja środkowego pomocnika defensywnego to w ogóle nas tutaj tak nie bardzo interesowała. Więc
Ewentualnie przeróbmy go na lewego obrońcę. Okej. Trochę się skomplikowała nasza sytuacja, ale wydaje mi się, że tylko chwilowo. Skomplikowała się przede wszystkim pod kątem finansowym. A ja wiem, w jaki sposób my możemy tego... Ja wiem, w jaki sposób my możemy tego zioma spróbować się pozbyć. Spróbujmy go dodać do listy transferowej. Może ktoś go kupi. O, i w taki sposób będziemy w stanie zamknąć ten temat. Może nie, ale może tak. Bądźmy pozytywnej myśli. Speriamo bene. Si. O, świetnie. Po meczu z Lorient teraz jeszcze mecz z Metz. Gdyby nie fakt, że nie będziemy zwolnieni, to moglibyśmy zostać zwolnieni. Dobrze. Fontaine. On cieszy się, że jest w naszym zespole i mówi, że on od dawna już chciał bardzo dużo pokazać. Mam taką nadzieję, że to, co mówisz, to prawda. Zobaczmy sobie przed meczem z Metz, co możemy tutaj odhaczyć, co możemy tutaj odpewnić. Zatem analiza drużyny przeciwnej. Mamy Sabaliego, Heina, Traore, Kandę i Udola. Fantastycznie. Idziemy dalej. Trening przedmeczowy, jak najbardziej trening przedmeczowy robimy również. I w treningu przedmeczowym postaramy się tym razem popracować troszeczkę bardziej podaniami i wyczekane loby prostopadłe wlatują. Możemy opracować także dwie nowe role zawodników, ale zanim to przypadkiem wcisnąłem konferencję prasową, więc andiamo, ruszamy na konferencję prasową. Pochwalmy formę Varena Zaire Emerego, który 12 razy podawał z celnością na poziomie 92%. Możemy go zachęcić teraz jeszcze. I dzięki temu udało się nam sprawić, że Zaire Emery ma bardzo szczęśliwe morale. Natomiast możemy pochwalić Zagłę, to był też strzał w dziesiątkę. No i kapitalnie, dzięki temu drużyna jest nastawiona raczej dobrze niż źle. Dostępne nowe role zawodników. U Husniego możemy zmienić Bangurę na SP. I co, i się nic nie zmieniło? Nic się nie zmieniło z tego SP. To zostałem oskamowany. Ja wolę Bangurę jako napastnika. Niech będzie chociaż naszą alternatywą. Proszę bardzo, ty się też rozwijaj tutaj, kolego. Potrzebujemy ciebie. Potrzebujemy ciebie, potrzebujemy twojego strzelania bramek. Jeszcze Zimon jako rozgrywający tam ma kolejny rozwój, więc zróbmy to. No i chyba tym samym wśród naszej młodzieży temat zamknięty. Okej. No dobrze, to skoro temat młodzieży zamknięty, to mamy nowy e-mail od PSG. Znaleziono członka personelu. Świetnie. Chcecie mi powiedzieć, że tego członka personelu, na którego wydałem wcześniej tyle pitosu, że teraz... Aj, no ja tego kompletnie nie przemyślałem. Przejdźmy sobie do Akademii i zobaczmy, czy teraz w Akademii jestem w stanie ewentualnie, potencjalnie kogoś zakontraktować, czy to już jest temat w ogóle zamknięty. Czy kogoś mi ukradli? To jest też bardzo dobre pytanie. Aha, chyba go ukradli, bo nie widzę tutaj nikogo, kto miałby te 90... 94, kto by tam miał, więc... Więc no cóż. Mogło być gorzej, mogło być też lepiej, no. Czy możemy zwerbować jakiegoś skauta kolejnego? Możemy takiego absolutnie najgorszego, bo mamy taki maluteńki budżet. To zróbmy to mimo wszystko, wiecie co, zróbmy to. Spróbujmy nawet w taki sposób, ale rozbudowywać tę naszą kadrę juniorską, bo my tego potrzebujemy za wszelką cenę. Wyślijmy naszego skauta do Afryki i w tejże Afryce w kierunku Egiptu, Algierii, Sudanu, Tunezji. Może być Tunezyjczyk. Mogą być 3 miesiące i spróbujmy znaleźć sobie napastnika. Ja chcę znaleźć napastnika, ja chcę znaleźć typowego, wysuniętego napastnika. To jest twoja misja, gościu. Masz mi znaleźć typowego, wysuniętego napastnika. Koniec, kropka. To jest to, co mnie teraz interesuje. Nic innego. Przejdźmy sobie nowy mail od asystenta, no to oczywiście dotyczące tego, że tamten ziomo rozpoczyna scouting kapitalnie, a teraz my rozpoczynamy nasze męki, gdzie zagramy z Metz i tak jak mówiłem, no nie wydaje mi się, żebyśmy w tym momencie jeszcze jakkolwiek sensowne byłoby specjalne pochylanie się nad tymi pojedynkami. Przepraszam, ale tak mi się wydaje, więc szybka symulacja z Metz na Parc des Princes. Pierwsze zwycięstwo stało się faktem, 3-1, Smith, Husni i Sher, czyli jednak ten Sher zagrał, no i strzelił nawet bramkę, więc może to będzie jakieś okno wystawowe, żeby się go pozbyć. 3-1 i Smith wchodzący z ławki rezerwowych i zmieniony też Kimpembe w miarę wcześniej, więc może dzięki temu jakoś odpocznie. Kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu, chociaż nie, właśnie chciałem powiedzieć, że kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu Zaire Emerego, ale pomyliłem się, spojrzałem na ocenę kogo innego.
Więc jednak nie, ale i tak, bardzo dobrze ekipa, ja daję kciuka w górę, zdecydowanie, o proszę bardzo, wy też możecie teraz w tym momencie zostawić kciuka w górę, bo właśnie, przypominam, że jeżeli ktoś tego kciuka w górę jeszcze nie zostawił, to to jest odpowiedni moment, żeby w tym momencie owe kciuki w górę zostawić, więc zapraszam niezwykle serdecznie, przyjmę te kciuki. A tymczasem, statuetkę zawodnika meczu Metz Ndur zdobył, po meczu z Metz zdobył Ndur, ale niestety te 3 punkty i tak nam nie wystarczyły, bo się okazuje, że Laval, Bastia i Żynamp powygrywali wszyscy i niestety nadal jesteśmy na miejscu 18. A, niesprawiedliwy jest ten świat. Ale no cóż, 19 października przechodzimy dalej, bo kolejną kolejką październikową będzie dla nas pojedynek z Red Star FC. Okej. Analiza drużyny przeciwnej. Tutaj pod uwagę powinniśmy wziąć Cissé, Durivon, Bernardeu i Anna Niego. Jest Maria, francuskie nazwiska, to jest naprawdę, to jest ciężki kawałek chleba, nie? A turniej młodzieżowy! Trzeba turniej młodzieżowy zagrać! To ja wiem, co my tutaj robimy. My zaraz, dobra, dryblingujemy sobie tam przez labirynty, fantastycznie, robimy jeden labirynt, drugi labirynt. No dzięki, że mi przypomnieliście! Ej, bardzo dobrze, propsuję, że mi przypomnieli. Wchodzi oczywiście nasz Tomasz Kopawry, który faktycznie kilka tych kopów w ryj chyba przyjął. Chwalimy formę Chustniego. Zachęćmy go jeszcze. Zachęcenie chyba zadziałało na niego lepiej. I teraz jeszcze Presnelowi Kimpembe. Umniejszmy jego występowi i to paradoksalnie zadziałało zajebiście na Presnela Kimpembe. No dobra, no niech będzie. Kolejna informacja to od Browna, że może grać na nowej pozycji. Sprawdźmy to. Brown. Z prawego obrońcy na lewego obrońcę tu się nic nie zmieni. Ale no jest na swojej nominalnej pozycji teoretycznie. No to niech będzie i tak. Dobra. Turniej młodzieżowy wkrótce się skończy. Kiedy się ten turniej młodzieżowy skończy? To jest dla mnie bardzo dobre pytanie. Akademia. Koniec za 6 dni. Dobra, to czekajcie, to skoro gramy teraz z Red Star, gramy w lidze, to zagrajmy zaraz także z nimi w meczu tym młodzieżowym właśnie. Szybka symulacja kolejnego spotkania, ale dokonajmy tutaj kilku zmian w składzie. Znowu Moris 54, czyli Moris ma chrapkę na to, żeby jednak zająć tą pozycję. Simon, chcę zobaczyć jego w tym wydaniu. W miejsce D wpuszczamy Zu, więc bracia Zu znowu są na skrzydłach. I co to nam przyniesie? Niestety nie przyniosło to nam 3 punktów, a jeden z braci Zu, który, to tego nie wiem, chyba lewo skrzydłowy, zdobył bramkę, ale to nie wystarczyło. Red Star FC nas pokonuje, zatem musimy spróbować wziąć sprawę w swoje ręce i ruszyć na zemstę. Na turniej młodzieżowy. W którym to? Na bramce. Zagra Lukas. Tutaj zagrać może zamiast Ibrahima zagra sobie Gilles. Tu może zagrać zamiast Bajego, to ja też chcę zamiast Bajego dać tutaj tego Pelletiera. Albo dajmy sobie Ibrahima zamiast tego Pelletiera. Chociaż nie, o czekajcie, Pelletier. Proszę bardzo, zatem macie panowie tutaj swoich zawodników poustawianych. Dziwnie są dla mnie te formacje tutaj ogarnięte, ale niech będzie. Rozpoczynamy zatem, chociaż obawiam się, że gramy tutaj na tym trybie legendarnym, więc może być to dla mnie troszeczkę za wysoka półka. Pamiętajcie też, że ja już jestem starym człowiekiem, nie? Dobra, jazda, rozpoczynamy. Piłka powinna być po naszej stronie, jest po naszej stronie. Durant na wyprostowanych nogach. Linię spalonego trzeba oczywiście asekurować. Strzał. Dobrze, 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 nasz keeper. 3 minuty połowa. Lukas. Kamara. Dawaj, wyczekane podania górą. Pięknie. Jest gol! Ale to zrobili! Fantastyczne prowadzenie. 1-0. O to chodzi. Pięknie wyczekane podanie górą i Pelletier pokonuje golkipera Red Star FC. Mamy to. To teraz tylko i wyłącznie wybronić ten wynik przez najbliższe 3 minuty. Jesteśmy w domu, nie? Pach. Brunier. Świetnie. Gilles. O to chodzi. Kamara. Dosyć dziwne to było. Nie chciałem tego zrobić w taki sposób, ale niech będzie. Na przedpole. Jeszcze po obwodzie. Dobra, spokojnie. Uspokójmy, uspokójmy, uspokójmy. Raz jeszcze na skrzydło. I teraz szukamy możliwości wdarcia się w pole karne. Zagranie tu. Gilles. Nie ma strzału na bramkę. Środek. Tu. Ajajajajajajaj. Sulejmani niestety łapie tę piłkę z ogromną łatwością.
Próbowałem. Myślę, że nawet... pięknie ustawiony teraz blok defensywny i teraz jest okazja do kontrataku. Kamara! Kamara! Broni Sulejmani, niestety. Dobrze. Na razie to wygląda sensownie. Spróbujmy podać krótko w kierunku Fourniera. O, ty nie byłeś na... Nie tu! Ja chciałem oddać do tego, który nam podawał. Dobra, spokojnie. Adam. Bertrand. Daniel. Ulala, no dobrze, to był ładny gol. To był niestety naprawdę ładny gol. Szkoda. Mieliśmy też swoje okazje wcześniej. Dobrze, Durant. Dawaj górą tam znowu. Te podania górą. Podania górą sprawiają wrażenie bycia OP. Tak jest! Nie było spalonego! No to nie nacieszyli się za długo tym prowadzeniem. Mamy to! 2-1. Okej, czyli podania górą. Trzeba to zapamiętać. Podajemy górą i jesteśmy w domu. Trzymamy się nisko na nogach. Nie wybiegamy jakoś specjalnie. Asekurujemy. Minutę i 12 sekund jeszcze trzeba wytrzymać. Jezus Maria, chciałem powiedzieć, że pięknie, ale tam trochę jednak brutalnie. Strzał. Jezus Maria, Lukas. Dobrze. Durant. Dawaj, bieg. O Jezu, on jest dużo szybszy. Gilles. O to chodziło. Jezus Maria, co ja mam tu zrobić? Kończą się możliwości. 30 sekund. Po obwodzie. Raz jeszcze. Piętą. Walcz o to, gościu. Pięknie zabrał się Gilles. I po długim rogu. Niestety piłka na 20 sekund przed końcem stracona. Adam. Trzeba gonić Adama. Dobra, Pelletier tam dostał żółtą kartkę za to, że tam prawie przestawił kręgi szyjne Danielowi, ale nie jesteśmy jakoś za to specjalnie źli. Kamara, okej, 9 sekund do końca. 9 sekund do końca, kolejny rzut rożny. Dośrodkowanie. I Pelletier wybija tę piłkę i to już jest koniec, drodzy państwo. 3, 2, 1. Jeszcze będzie miał bramkarz tam szansa, ale to już nic nie zmieni. Tu by musiał bramkarz bezpośrednio ładować na bramkę i swoją drogą powinni umożliwić taką opcję, żeby bramkarz też oddał strzał. Koniec, drodzy widzowie. Wygrywamy z Red Star FC w turnieju młodzieżowym. O to chodzi, bo tutaj te turnieje młodzieżowe będą też dla nas niezwykle istotne pod kątem tego, żeby faktycznie wyciągać maksimum z naszych piłkarzy. Bardzo dobrze. Awansujemy do kolejnej rundy i w tej kolejnej rundzie zagramy z dobrze nam znanym Grenoble. Grenoble, z którym to za sprawą Warrena Zaire Emerego zrobiliśmy całkiem intrygujący powrót, bym powiedział. Aj, za późno się rozpędziłem do tej piłki. Spróbujemy o tak... Ujuj! Dawać go. Dobrze, troszeczkę tam zahaczony. Spokojnie. Wszystko było czysto. Czyściutko. O Jezus Maria, jednak nie tak czysto. Koniec. Gol dla Grenoble. Bangura zdobywa bramkę. Powinniśmy się tutaj zachować minimalnie lepiej. Pelletier. Poczekamy na niego i podamy do niego górą. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Dobra, goń go. Goń go. To go goń. Durant. A ja pierniczę. Lukas, matko boska. Dzięki Bogu, że Lukas tam był. Że asekurował go. Weber. Jakub Jacob Weber. Co on tu robi? Bangura. Dawaj. No nie, górą trzymałem L1. Trzymałem L1. Myślałem, że teraz będzie strzelał i że uda mi się zablokować ten strzał. Dobra, Pelletier. Pelletier, jazda. Jazda, indywidualnie to robimy. Indywidualnie robimy to Pelletierem. A, żartowałem. Szlak. Weber. O to chodziło. I czysto, co jest najlepsze. Górą. Tak jest, nie ma spalonego. Byliśmy na tej linii. No nie, Durant. Jak nas tam zatrzymał. Bangura. Teraz był spalony, okej. Minuta 30, jeszcze.
Mamy szansę. Spokojnie mamy. Biegnie. Takie, ale za mocno. Dobry był to pomysł, ale zdecydowanie za mocno. Szkoda. Dobra, próbujemy tę piłkę zgarnąć możliwie szybko. Przestraszyli się tego, zagrali górą do Webera. O to chodzi, Pelletier. 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 Tak jest, Jezu, ale to był słaby strzał. Bałem się, że Pelletier tego nie zrobi. 1-1. Odpowiadamy. Grenoble w strachu. Ibrahim. Weber. Nie możemy stracić tej bramki. Jest Lukas. Chociaż nie jest Lukas. Nie jest Lukas zbyt pewny przy tych interwencjach, musicie to przyznać. Nasza. Ja pierdzielę. To nie miało prawa wpaść do bramki. Durant. 2-1. No i niestety teraz na Bolrola nie dał się po prostu zrobić. Ibrahim. Świetnie, przejęcie tej piłki. Dawaj tę piłę mi, nie ma. 40 sekund. Okej, udało się go. Dopiero teraz odkryłem, że jestem w stanie bramkarzem wychodzić, więc jesteśmy w stanie robić w konia często drużynę przeciwną. No, znając życie, sparzymy się któryś raz. Ajajajajajajajajaj. Dobrze, Kamara. Okej. Szybko zabieramy tę piłkę. 17 sekund. Okej, robimy to. 10 sekund. Gilles. Nie, Gilles. Kamara! Nie! Bruni Bertrand! To była ta nasza piłka meczowa! I niestety... Szkoda, mieliśmy okazję, mieliśmy tę piłkę na nodze, ale niestety odpadamy w tej rundzie, grając z Grenoble. 1-2, szkoda tej drugiej bramki zwłaszcza, ale... Kurczę, ej, to było niezłe. Fabrizio Romano, co za występ, Kamara, zapamiętajcie to nazwisko. Wyjątkowy pokaz talentu, to powinno się pokazywać w muzeum. Coś monumentalnego, przepraszam. No dobra, drodzy widzowie, tym samym w naszej akademii powinien być jakiś progres widoczny, zauważony gołym okiem, i u Kamary chyba faktycznie ten progres widać. Kamara, czyli schodzący napastnik, ej, faktycznie złapał tutaj niezły progres, złapał formę. Tydzień tylko potrzebuje, żeby się rozwinąć jeszcze lepiej. O to chodzi. W tą stronę, w tym kierunku, panie Kamara. No dobrze, przejdźmy sobie do biura. Potrzebujemy w symulacji kilku kolejnych spotkań. W lidze, no nie zgadniecie, jesteśmy nadal na ostatnim miejscu. Do Laval tracimy 2 punkty, ale spokojnie, wrócimy silniejsi. Wierzę w to, że wrócimy silniejsi. Trochę ciężko jest mi w to uwierzyć, ale spróbujemy w to uwierzyć. Gramy teraz kolejny mecz w listopadzie. 1 listopada z PAU. Mamy nowego maila od dyrektora. Co to są za maile? Chcą mnie już zwalniać, czy nie? Nie, no mam nadzieję, że nie. Ta przygoda to się dopiero rozpoczęła, nie? Może oferta transferowa? Tak, aha. A, to świetnie. Świetnie, że nie widziałem tych ofert transferowych. Dobra, Sherndur. Nie będziemy tego negocjować. Dobra, możesz nawet odejść do Lorient. Będzie to nas trochę bardziej bolało, ale niech będzie. Czyli nadal tego nie naprawili, że tych ofert transferowych nie widzimy. No niestety, szkoda. W sensie nie dostajemy za to żadnego maila, nie dostajemy żadnego powiadomienia. No dobra. Tytuł menedżera miesiąca otrzymał menedżer Red Star FC. Turniej młodzieżowy już się rozpoczął. Kolejny turniej młodzieżowy, notabene. W którym to mam nadzieję, że tym razem by udało się nam osiągnąć troszeczkę lepszy wynik. Zatem, możemy zobaczyć jeszcze na analizę drużyny przeciwnej, przepraszam. No i PAU jakiejś fenomenalnej formy nie mają w ostatnim czasie. Są na miejscu 12. W lidze mają punktów 11, 2 zwycięstwa, 5 remisów, 3 porażki. Przechodzimy sobie do dnia meczowego i w tymże dniu meczowym... Czemu to skupienie jest takie niskie? Jaka jest recepta na to skupienie? Dlaczego tego skupienia nie ma? To jest pytanie, które mnie niezwykle nurtuje, a nie jestem w stanie znaleźć na nie odpowiedzi. Fontaine, ty jesteś przerabiany na skrzydło. I tu masz -1. Ale ja bym w sumie zobaczył, jak ty sobie poradzisz na tym skrzydle. Więc ruszamy. Na Parc des Princes. Gramy z PAU.
i Sharon Du znowu z kolejnym golem, więc póki on jest tutaj, póki nie udało się nam go jakby spieniężyć faktycznie, no to niech będzie, ale ja próbowałem, w sensie naprawdę ja próbowałem i tak myślałem, że go sobie pozbędziemy się go, no ale tak się nie stało. To pierwszy występ w seniorskiej piłce. Wychowanek Brown zalicza pierwszą asystę w seniorskiej piłce. Cały czas mamy tutaj informacje o tych naszych wychowankach. Jest tego naprawdę sporo. Zatem, Fontaine przesyła do nas wiadomość. Ja powiem, może być jeszcze lepszy. Natomiast Brown w aktualizacji planu rozwoju możemy zastosować rolę ofensywnego wahadłowego i niech się rozwija w kierunku tego ofensywnego wahadłowego, a może nawet bocznego obrońcy. Boczny obrońca mu da tutaj najwięcej. Fałszywy boczny obrońca da mu najszybciej punkt overalla więcej, bo w 22 tygodnie. Jak wyglądają aktualnie nasze finanse? 53 tysiące zawrotne mamy, jest bardzo, bardzo słabo. A my przechodzimy sobie do kolejnej i mamy Pelletier, a kolejną aktualizację roli. Pelletier, spójrzmy na to, u niego rozgrywający, więc tego rozgrywającego jak najbardziej mu zaakceptujmy. 55 punktów overalla u naszego Pelletiera. I idziemy dalej. Przed nami spotkanie. A, stop, co tam było? Złotą piłkę dostał? Halo, dajcie mi ten kwadrat nacisk. Jezu, czemu to tak wolno chodzi? Czemu to menu rusza się jak mucha w smole? Tego nie rozumiem. Jak daleko będę w stanie? Jestem. Haaland. Erling Haaland wygrał złotą piłkę 2024. No proszę. Dobrze, Fontaine może grać na nowej pozycji. Oficjalnie robimy to. Przerobienie naszego środkowego obrońcy, który ma 48 punktów overalla na prawe skrzydło i... Nie no, no ludzie kochani, dlaczego to nie zmieniło nagle... Przecież zazwyczaj to wyglądało tak, że jak byli przerabiani w taki sposób i mieli te predyspozycje na inne pozycje, to im wskakiwał ten overall bardzo szybko. Może jednak Achille Fontaine to bardziej środkowy pomocnik, ale już tak rozrzucamy tego zawodnika. No, na razie nie jestem ukontentowany. Nie mamy żadnego takiego... takiego juniora nie mamy. Może tu by się taki pojawił, ale na pewno nie mielibyśmy nawet za co go zakontraktować. I się pojawił. Ale nie jestem w stanie, nie mamy jak mu zaproponować pensji. A to jest straszna rzecz. To jest straszna rzecz, naprawdę. W tym momencie cierpimy na absolutny brak gotówki. A żeby tą gotówkę wykrzesać, to trzeba by było bardzo szybko odpaść z Pucharu Francji. Albo sprzedać tego Endura i wtedy dopiero móc kogoś podpisywać. Ale to problematyczne. No i właśnie, w tym momencie jesteśmy troszeczkę... trudnej sytuacji. Sharon Du, kolejny raz ten akurat środkowy pomocnik okazuje się pełnić rolę dla nas najistotniejszą, co jest dla mnie zagadkowe. My natomiast nadal jesteśmy na miejscu 18, niezależnie od tego, czy punktujemy, czy nie. Presnel Kimpembe otrzymał powołanie do reprezentacji Francji. Ja mogę na przykład przejść teraz do zakładki transferowej i zobaczyć, czy tutaj są jeszcze jakieś informacje co do tych otrzymanych ofert. Tak, otrzymaliśmy jeszcze lepszą ofertę od Sampdori. To zaakceptujmy też tę ofertę z Sampdori. I może się okaże, że on do Sampdori dołączy ostatecznie. Znając życie, nie, ale no jest jak jest. W każdym razie. Dobrze, że zaakceptowałem tę ofertę z Sampdori, co? Czyli odchodzi do Lorient. Odejdzie od nas na początku następnego sezonu, więc jeszcze nie możemy dysponować oczywiście tymi pieniędzmi. Nie zostanie sprzedany do Sampdori naturalnie, to nikogo zaskoczyć nie powinno. Nie umówiliśmy też jakiejś przedpłaty, że tak to określę, wcześniej, więc szkoda. Jesteśmy nadal w lidze, na ostatnim miejscu, mając 6 punktów. Bastia ma 8, 9 ma Martigues i wygląda to dla nas naprawdę, naprawdę ciężko. No dobrze, może w takim wypadku potrzebujemy po prostu teraz tego czasu, żeby dobrnąć do tego grudnia, żeby przestymulować te spotkania i zobaczyć, jak to wszystko będzie się dalej kształtowało, jak będzie się kształtował rozwój naszych podopiecznych też przede wszystkim. Presnel Kimpembe powołany, Bangura może grać na nowej pozycji, więc Bangurę akurat możemy wrócić na pozycję napastnika, więc zróbmy to. Mamy też pierwszy scouting z Tunezji zakończony. Bangura wraca na pozycję napastnika i Bangura, proszę się rozwijać jako lis pola karnego. O, tak ci powiem. Nieoczywiste, ale dlaczego by nie? Zaktualizowano raport z młodzieży z Tunezji. No i Idris Ali wydaje się być fajną opcją, ale niestety Idris Ali'ego nie możemy podpisać. No i lipa. Następny mecz, tu wiem, że to był następny mecz, jak najbardziej mam tego świadomość w pełni, powiem. Przesymulujmy do kolejnych kilku albo kilkunastu dni. Zatem, Laval
Oho, Ndur dostał kolejną statuetkę. Sprzedaliśmy swojego najlepszego zawodnika. Jest to troszeczkę... niefajna informacja, ale no z drugiej strony jest jak jest. Dzięki temu w końcu zyskaliśmy jakieś punkty. Musit Oko dostał statuetkę, czyli z drużyny przeciwnej, a my po tych... po tym zwycięstwie i remisie, czyżbyśmy w końcu wstali z kolan? No nie, kuźwa, cały czas leżymy, cały czas klęczymy. Mimo iż mamy tyle samo punktów co Laval, to mamy 10 tych punktów i niestety, ale nadal niestety nie, no, nie odejdziemy. Prognozy nie są zbyt obiecujące. Ja wiem, panie PSR, ja wiem, panowie i panie PSR, że prognozy nie są zbyt obiecujące, ale no co ja mogę wam powiedzieć? Mamy kolejne style dla naszych zawodników, więc niech się rozwijają, niech te nowe role u nich funkcjonują, niech się rozwijają w tą stronę. Cień. O proszę. No dobra, to fajne akurat, że się tutaj jako cień rozwinął. Tu dwa tygodnie tylko potrzebuje. Rudozu. Może jakiś rzut oka na statystyki by nam trochę otworzył oczy i pokazał, jaki piłkarz, który z tych naszych zawodników aktualnie jest tym elementem najistotniejszym w naszym zespole. Kimpembe rozwinął się na 82, Zaire Emery na 81 oczywiście. A teraz przejdźmy to sobie do statystyk. Najwięcej spotkań rozegrał u nas Yoram Zagłe, Kimpembe i Zaire Emery. Najwięcej trafień ma... Ciebie tu nie ma. Zaire Emery 3 go... O Jezus Maria, ale to naprawdę fatalnie wygląda. No dobrze, no taka moja kara. Taka moja kara. Jung zachował aż jedno czyste konto. Jak wygląda właśnie aspekt bramkarzy, jeżeli chodzi o występy? Maurice 3, Jung 4. I czyste konto nie zachował żadnego i słabe były te występy Maurice'a, ale może powinniśmy teraz troszeczkę jednak odwrócić ten układ sił w bloku defensywnym i powinien jednak Maurice teraz wskoczyć? On teoretycznie miał być u nas tym numerem 1. Więc wrzućmy sobie tutaj Maurice'a teraz tak definitywnie, przyklepmy to. Brown, tu jest Smith, Smith może tu grać, a Smith ma którą nogę mocniejszą, lepszą? Gdzie ja to mogę tu? Zobaczę to? Nogę prawą ma. No dobra, no może teoretycznie się rozwijać też mimo tej prawonożności. Ndur, tu sobie wrzucimy Simona. Bangura, Zadie, wskakuje tutaj Zu, który się bardzo fajnie tutaj rozwija. No i tak to powoli tak się ciułamy w kierunku, no nie wiem, grudnia, uzyskania jakichś pieniędzy, jakichś finansów. Na razie nie mamy żadnych finansów. Więc idziemy dalej. Przed nami starcie z Clermont Foot. Będziemy też grać. Na razie gramy z... I teraz nie wiem, Troyes, jak się czyta poprawnie nazwę tego klubu? To jest też bardzo dobre pytanie do was. Niestety przegrywamy i to przegrywamy u siebie. Teraz natomiast ruszamy na mecz z Clermont Foot, z którymi to też przegrywamy znając życie. Oj, i to bardzo wysoko, 3 do 0, zatem nie ma co się spodziewać. Ten rok raczej zakończymy w stylu nie najpiękniejszym, ale... Zakończyliśmy, ukończono zadanie scoutingu młodzieży. Aha, czyli ty już ziomo do nas wróciłeś. No dobrze, no trochę nam tego kontentu, bym powiedział, dostarczył. Tylko jak my mamy go sobie zatrudnić? Na razie nie wiemy jak. Zaraz może się to wydarzy, jeżeli zagramy dobrze, więc od tego meczu w pucharze naprawdę wiele zależy. Od tego meczu pucharowego. Ku mojemu zaskoczeniu, nie spodziewałem się, że aż tyle. Ale o, Fontaine po przerobieniu 49, czyli jednak się rozwinął o jeden punkt w górę. No dobra, niech będzie i tak. Wiele zależy od tego meczu pucharowego. Aktualnie nasz zespół, jaki jest, no, sami widzieliście. W Akademii jak to wygląda? Też sami widzieliście i chyba zbyt pozytywnie nastawieni na razie do tego nie jesteśmy. Ale spokojnie, w bólach rodzi się to nasze nowe PSG. Chociaż jest to bardzo bolesny poród.